Przedstawimy Państwu ostatnie fragmenty filmu dokumentalnego Henryka Bartula pod tytułem Kanadyjskie Kaszuby, część druga, czyli przyczynek do dziejów emigracji polskiej po II wojnie światowej. Zrealizowany w ubiegłym roku film, dostępny już na płytach DVD, którego powstanie sponsorowało kilka organizacji i instytucji polonijnych, m.in. nasza Credit Union, zawiera materiały zarejestrowane na przestrzeni ostatnich 15 lat. Na Kaszubach mamy obozy harcerskie latem, mamy różnego rodzaju zjazdy, kursy i tak dalej. I w tej chwili to jest ponad 1000 młodzieży harcerzy, którzy składają co roku wieniec w hołdzie tym poległym harcerzom. Składają wieniec, jest specjalna ceremonia. Dalej uczą się historii, wiedzą o powstaniu, a w wielu wypadkach nikt nic nie wie. Gdy zobaczyłem na tym pomniku otwarty właz, przypomniały mi się dobre czasy, kiedy ja podczas powstania chodziłem kanałami w Warszawie. I raz siedziałem coś 12 godzin, bo mnie Niemcy zaszli w kanałach. Ale to już dłuższa chwila. W każdym bądź razie, ile razy tam jestem, to zawsze mi te chwile z powstania stają w oczach, jak ja schodziłem i wychodziłem z tych włazów. I wybiegł na drogę z nią, krzyknął do swoich, czuwaj chłopaki, i zginął za biało-czerwoną. Złożyli go do ziemi tej, za którą swe życie dał. Porosły na nim kępy mchu i flaga biało-czerwona. Więc pomnik spełnia rolę, ale nie tylko, że spełnia rolę uczącą, spełnia rolę hołdu, którego jesteśmy dłużni tym, którzy dali wszystko, co mieli, dali życie. Gdzieś pod gruzami, gdzieś kanałami, biegnie gdzieś szare wojsko, walczy o naszą płonącą Warszawę, z opaską biało-czerwoną. I pójść na groby ich, choć drogiej wojny minął czas. Z jednej strony będzie przypominać młodzieży, przyszłym pokoleniom o tych, którzy odeszli, którzy w ofierze złożyli swoje życie, ojczyźnie, to co mieli najdroższego, a z drugiej strony będzie ich zachęcać do doskonalenia się, do pójścia w ich ślady, do pracy dla innych, pracy dla ojczyzny, to co jest właściwie naszym zadaniem. Szarych mundurach.
tym rejonie czuliśmy się lepiej niż gdziekolwiek. I jak miałem zamiar znaleźć coś w tym rejonie, zrobiłem mały kajak, włożyłem na samochód i według mapy wszystkie jeziora możliwe objechałem szukając. I na ten teren trafiłem z tym, że drogi tutaj nie było. Także to był strasznie trudny problem wtedy. Obudziła się myśl, żeby tutaj właśnie się przeprowadzić na stałe i z tego miejsca coś stworzyć, stworzyć jakiś ośrodek turystyczno-wypoczynkowy dla Polaków, którzy będą chcieli tutaj przyjeżdżać. To było też pionierskie przedsięwzięcie, dlatego że do tych terenów bardzo ładnie położonych nad jeziorem i u stóp wzgórz nie prowadziła żadna droga, nie prowadziła żadna linia elektryczna. Był stary trak, kiedyś używany przez konie, który zarósł. Także jak pierwszy raz myśmy tutaj przywędrowali, mąż przed pierwszy z siekierą w ręku, a ja za nim, no a za nami nasi dwaj mali jeszcze wówczas chłopcy. Kiedy wreszcie udało nam się przedrzeć przez ten gęsty burz i wyszliśmy na te polany, które tu istniały, to naprawdę, że robiło wrażenie, żeśmy weszli w jakiś zaczarowany świat. Trzeba było 3 mile drogi budować. Teren szedł przez, droga szła przez najrozmaitsze tereny, najrozmaitszych właścicieli. I trzeba było to wszystko uzgadniać, żeby to można było przeprowadzić. Ale udało się. Potem trzeba było linię tak zwanego hajdu, czyli elektryczną, prądu doprowadzić. Też jakoś potrafiliśmy to zrobić. No, jak już żeśmy zrobili drogę, to można było dopiero zacząć budować. I pierwszego roku budowaliśmy pensjonat i pierwsze 2 kabiny. A potem stopniowo dodawaliśmy. To miejsce stało się nie tylko miejscem zamieszkania naszej rodziny, ale również z biegiem czasu i rozwoju ośrodkiem turystycznym, przez który przewinęło się tysiące polskich wczasowiczów. Myśmy starali się stworzyć tutaj taką atmosferę, która przetrwała, i to już 3 pokolenie, które tutaj do nas przyjeżdża i wszyscy są bardzo przywiązani do tej tradycji właśnie i polskiej, i z pewnym takim właśnie charakterem wspomnień kaszubskich na tym terenie. Jak leci, dobrze. Jak leci. No. Ponieważ mogę jeszcze na ten temat, ponieważ mamy w zamiarze, prawda, o planach mówimy, więc w roku 2000 Stowarzyszenie Gdańszczyzna w Kanadzie, przedstawiciel którego siedzą tutaj po mojej prawej stronie, włącznie ze mną, mamy zamiar ich ściągnąć i mam wrażenie, że jak dotychczas to nosi się z naszą kompletną zgodą,
Wasze pieśni, wasze stroje to jedno z bogactw naszego ojczystego kraju i dziękujemy wam, że tak pięknie reprezentujecie tradycje polskich Kaszub. Jak wiecie, tutejsi mieszkańcy są potomkami pierwszych pionierów, którzy bardzo ciężką pracą zagospodarowali te ziemie i weszli do historii, zarówno polskiej, jako cząstka dziejów wychodźstwa polskiego, jak i kanadyjskiej, jako jedna z grup, która zasiedliła tę ziemię. Cóż, Kaszuby kanadyjskie są piękne. Piękne, jeszcze raz piękne. Obszar, właściwie teren podobny, taki sam jak Kaszuby polskie. Góry, jeziora, lasy. Zresztą wiele naszych piosenek, notabene niektóre z nich są to piosenki, które napisał mój wujek, ksiądz Antoni Pepliński. I pamiętam, jak powstawały, na przykład Kaszepści jezora, Kaszepści las, to jego piosenka, którą pielęgnujemy, którą śpiewamy na każdym występie, traktujemy to niejako jako hymn naszej grupy. Kto chce spędzać dobry czas, niech w Kaszepści jedze las, tam Kaszebi dobry redze, młe młe gące w kłeźwie biedze. Kaszepści jezora, Kaszepści las, Kaszebe, Kaszebe wełają nas. Kaszepści jezora, Kaszepści las, Kaszebe wełają nas. A kto nie widzę, to leży, niech le ten do kartu zwierzy i na rynku tupnie nogu, tomu kłeżdy droga płedu. Kaszepści jezora, Kaszepści las, Kaszebe, Kaszebe wełają nas. Kaszepści jezora, Kaszepści las, Kaszebe wełają nas. Nie można wyrzucić siebie, swego ja, na korzyść tylko lepszego życia. Nie. Życie dobre to jest, jeżeli połączymy tradycję, historię z dobrą kulturą, ale też adaptacją dobrą, żeby się dobrze znaleźć w środowisku, w którym operujemy. I musimy się dobrze sprzedać. A czym się możemy dobrze sprzedać? Tym, czym jesteśmy, naszą dobrą polską kulturą.